Chcemy pomóc przedsiębiorstwom małym, średnim, a może i dużym firmom, dlatego już jest trzecia edycja Solidarnościowej Akcji Radiowej. To jest kampania reklamowa za darmo, którą oferuje Radio Wnet wszystkim przedsiębiorcom. Zachęcamy do tego, żeby wziąć w niej udział. Tym bardziej, że nie tylko to jest taka sucha kampania reklamowa, również są audycje, czyli rozmowy z tymi wszystkimi, którzy tworzą produkt krajowy brutto. To jest dla nas bardzo ważne. Teraz wchodzimy w czerwoną strefę, w drugą falę pandemii, tym bardziej to jest ważne, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, żebyśmy byli solidarni. Zachęcam, wnet.fm/solidarnie, tam można wypełnić ankietę, krótka ankieta, a potem tygodniowa kampania reklamowa plus wywiad. Wszystkiego dobrego, razem przetrwamy. Solidarnościowa akcja radiowa. Solidarnościową akcję radiową wspierają Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. I po tej pięknej piosence przechodzimy do właściwego rozdziału Solidarnościowej Akcji Radiowej. Stanisław Sułecki, firma Pupil Foods przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam uprzejmie. To jest taki moment, w którym się chwalimy. Właściciele firmy, bo jest pan właścicielem firmy. No tak, tak. Można tak powiedzieć. Jest jeszcze firm kilka po drodze, ale... Na koniec można powiedzieć, że nasza rodzina jest właścicielem firmy. Czyli firma rodzinna. Firma rodzinna, tak. Kapitał polski. 100%. Kiedy powstała? Zaczęliśmy naszą przygodę z biznesem karmy dla psów i kotów 26 lat temu. Ale tak na poważnie to zaczęliśmy produkować i mieć już więcej wiedzy i takiego zaangażowania 20 lat temu, kiedy udało nam się kupić pierwsze zakłady produkcyjne. Skąd pomysł? Pomysł był oryginalny, mianowicie mieliśmy zawsze dużo zwierząt, bo mieszkaliśmy pod Warszawą, całą rodzinę. Mieliśmy psy, koty, jeszcze inne zwierzęta. A pojawił się taki rynek, to było niezwykłe, bo jesteśmy powiedzmy w środku lat 90. gdzie Polska wchodziła do takiej nowoczesnego systemu gospodarki i nagle się okazało, że również zwierzęta potrzebują być obsłużone, żeby miały jedzenie gotowe. No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy po prostu produkować to, bo była taka potrzeba rynku. Była taka potrzeba wśród zwierząt. Początki są zawsze romantyczne. Jaki był ten początek? No był bardzo romantyczny, że my ciężko pracowali. To cudowne były czasy. Już nie pomnę, jak to było do końca, ale najpierw udało nam się zarejestrować brand Pupil, potem inne brandy. Najpierw zajmowaliśmy się podlecaniem, a potem zdecydowaliśmy się na własną produkcję i pełne zaangażowanie. I co się zdarzyło te 20 lat temu? Jakie urządzenie państwo kupili? W jaki sposób firma zaczęła rosnąć? No urządzenie to może kilka urządzeń, bo kupiliśmy zakład produkcyjny, który w 1999 roku miał kłopoty. Jakoś tak Duch Święty poprowadził, że żeśmy trafili na taki zakład. Tam byli ludzie, którzy byli wtedy no, w zasadzie bez pracy. No myśmy umożliwili rozruch tego zakładu. Te osoby, pamiętam, wiele z tych osób pracuje do dzisiaj. Pracowały z nami i tak żeśmy wspólnie zbudowali porządną polską średniej wielkości firmę. Gdzie jest ten pierwszy zakład? Ten pierwszy zakład, w ogóle zakłady są w województwie wielkopolskim, a konkretnie w powiecie ostrowskim. I w zasadzie mamy zakłady zlokalizowane naokoło miasta Ostrów Wielkopolski. Dobrze, a teraz sam produkt. Czym się różni od... Po pierwsze, czy to jest rynek bardzo konkurencyjny? I to jest nad wyraz konkurencyjny rynek. To jest tak potwornie konkurencyjny rynek, panie redaktorze, szanowni państwo, jak to się no, może nawet nie zdawać sobie sprawy. Zwykły człowiek, jak olbrzymi to jest, jaka olbrzymia konkurencja, która w zasadzie to się wydarzyło w ostatnim dziesięcioleciu. Produkty, które my w tej chwili produkujemy, to sobie wyobraźmy, mamy około 50 różnych receptów w karmie mokrej.
i mamy ponad 60 receptur w karmie suchej. Więc to jest tak szeroka paleta produktowa, którą staramy się dopasować ku wygodzie i zadowoleniu naszych klientów. Którzy by zadowolenie wyrażają merdając ogonem. Tak, i mlaszcząc, jedząc, będą zadowoleni. Tak, tak jest. Ale powiedzmy tak, bo jest olbrzymia konkurencja, to pan powiedział. Rozumiem, że są wielkie firmy międzynarodowe, z którymi pana firma tak. Pupil Foods konkuruje. Mamy na rynku, my konkurujemy zarówno na rynku polskim, który jest bardzo w tej chwili konkurencyjny, jeśli chodzi o napływ różnych produktów do nas. Mamy na rynku wszystkich wielkich graczy, tych wielkich światowych w Polsce, ale my jako firma również z powodzeniem konkurujemy na rynkach zagranicznych. My jesteśmy w tej chwili eksporterem do 23, może 25 krajów świata, co jest fajne, dlatego że to pokazuje, że to pokazuje szansę polskich producentów. Ja zawsze to powtarzam, że jeżeli jest determinacja, oczywiście pomoc Ducha Świętego w tym wszystkim, bo to samemu to się tam nic nie zrobi, to udaje się stworzyć w Polsce w zasadzie od zera takie produkty, które są akceptowane i chętnie kupowane na całym świecie. Chcesz sobie wyobrazić, jako ciekawostkę powiem, bo to takie może budujące dla innych, którzy też podejmują trud pracy w Polsce. My eksportujemy nasze produkty do Japonii, eksportujemy na Karaiby, eksportujemy do Afryki, eksportujemy do Azji, no nie mówiąc tu o krajach na naszych sąsiadów. Także udało nam się stworzyć formułę, która jest chętnie jedzona przez psy i koty na całym świecie. No dobrze, to skoro to jest taka eksportująca duża firma, to proszę powiedzieć, jaką część rynku polskiego posiada? To zależy, jak to się liczy, bo wie pan, szanowni państwo, to jest liczone, albo to się liczy masą ton sprzedaży na rynku, albo się to liczy wartością sprzedaży. My jesteśmy średniej wielkości firmą. Tak jak powiedziałem, 25 krajów, do których eksportujemy, reszta produkcji jest w kraju. Myślę, że jesteśmy między 8 a 12% polskiego rynku. Czyli całkiem dużo. Tak. A jaka jest w takim razie tajemnica? Dlaczego się w pana firmie udało? No, udało się, jak już powiedziałem, panie redaktorze. Duch Święty, ciężka praca, ale też musi być receptura, musi być coś, co w tym produkcie jest takiego, że 12% ludzi, którzy kupują pana produkty. No, wydaje nam się, że to te 20 parę lat doświadczenia. My bardzo zwracaliśmy na to uwagę, żeby tak formułować receptury, żeby móc nasze psy i koty karmić w długim okresie, bo to jest najważniejsze, żeby to byli stali klienci, żeby nasza kuchnia, nasza restauracja, bo tak mówimy o naszej firmie, była chętnie odwiedzana i to nam się udało. Tak, żeby jeszcze uczyliśmy się z tym rynkiem, tak? Ten rynek polski się zmienia niezwykle dynamicznie. Kraje Europy Zachodniej, czy na świecie, w Stanach, to ten rynek się rozwijał 40-60 lat. U nas się to wszystko zadziało w ciągu 15 lat, więc to był olbrzymi wysiłek poznać, jakie są zapotrzebowania, ale z drugiej strony też udało nam się stworzyć Instytut Żywienia Zwierząt. Mamy taką fundację przy firmie, która zajmuje się właśnie tym, że rozpoznaje, co jest najważniejsze, co będzie najważniejsze. Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny weterynarii, zachowań zwierząt i tak dalej. No i to też był sukces. To był też dobry pomysł, żeśmy 6 lat temu taki instytut otworzyli. Nie wiem, czy Jerzy Mazol jest gdzieś tam w swoim studio. On jest hodowcą i wielbicielem psów. Zaraz zada może jakieś szczególne pytanie na temat tego jedzenia, tej restauracji, tej kuchni dla psów i kotów. Proszę powiedzieć, czy koronawirus coś zmienił w funkcjonowaniu firmy? Nie, na szczęście nie. Myśmy wprowadzili różne procedury
które no, można było wprowadzić, także, także jesteśmy, jesteśmy, działamy, jesteśmy bezpieczni. A to jest wewnątrz zakładu, ale czy rynkowo coś się zmieniło? Czy na przykład ludzie przestali kupować w takich ilościach jedzenie dla psów i kotów jak przed pandemią? No nie, no i kupują tak jak kupowali na szczęście. No jest trzeba, tak, panie redaktorze? No wszyscy kupujemy jedzenie, więc my działamy na rynku jedzenia. To trzeba jeść na szczęście. Czy Jerzy Mazol jest gdzieś tam tak, przy mikrofonie? Jest. Jesteś? Słyszałeś? Cały czas. Słyszałeś Pupil Foods, jedzenie dla psów i kotów dla psów, firma rodzinna. Ty masz swoje psy, swoją pasję, o której nie wszyscy wiedzą, że nie tylko muzyka, nie tylko rodzina, nie tylko dzieci, ale również szczekające zwierzęta. Jakieś szczególne pytanie masz? Jak chciałbyś, żeby cię pan Stanisław Sułecki zachęcił do tego, żeby twój pies jadł Pupil Foods, czyli... Mnie zachęcać nie trzeba, bo trzeba zachęcić mojego psa i podejście pana Stanisława bardzo mi się podobało, kiedy subtelnie, ale istotnie mówił o tym, że to jest restauracja i to są jego klienci. Nie lubię zinfantylizowanego podejścia i widzę, że takiego nie ma, bo fundacja, którą stworzyliście, żeby badać, jak wasi odbiorcy reagują na karmę i wasze długoletnie doświadczenie, bardzo dobrze sprzedaje ten produkt. Natomiast moje podejście jest takie, w zasadzie przeszedłem z pozycji behawiorysty. Ledwo słyszę. Ledwo słychać. Ja mówię, ledwo że... Słabo. To nic, nie mamy na to nic, to nic nie... Nic nie szkodzi. Taka jest procedura. Pan ma nie słyszeć. Pan Stanisław Sułecki ma nie słyszeć, a my słuchamy. Dobra. Więc a to dobrze, to jak pan Stanisław nie słyszy, to w zasadzie trochę szkoda, że nie usłyszy, ale my jesteśmy pod tak wielkim wrażeniem jego opowieści o tym, jak jego firma pracuje, o tym, jak on myśli, o tym, że w ogóle już nie potrzebujemy. Że chętnie damy naszym pupilom spróbować jakby owoców jego pracy. Jest bardzo przekonujący. Chciałem tylko powiedzieć, że ja już przeszedłem jakiś czas temu z pozycji behawiorysty do pozycji dogniwistyki, która jest sytuacją, w której patrzymy, jak zwierzę, kot czy pies, ale bardziej chodzi mi o psy, funkcjonuje w społeczności, w której się znajduje. I o tym... myślę, że ta karma, o której pan Stanisław mówił, wychodzi właśnie z takiej pozycji, że zwierzęta żyły z nimi i postanowili uruchomić działalność, na której się znają, ponieważ jest to ich środowisko i obcują ze zwierzętami. Pozwolisz, że krótko streszczę to, co powiedziałeś. Jerzy Mazol powiedział, że spróbuje, że jego pies spróbuje, więc Solidarnościowa Akcja Radiowa, jak państwo słyszą, odnosi efekt i to błyskawicznie. Tak. Super. A pan do tego wszystkiego jeszcze wydaje gazetę. Co to, jaką gazetę? A to nie ja. To ja mogę się tylko pochwalić działalnością mojej małżonki. To jest domena mojej żony, która też świetnie radzi. To jest Kurier Ostrowski, lokalna gazeta powiatowa o dosyć dużym zasięgu, plus do tego portal, który ma coraz większy zasięg, naprawdę imponująco się to rozwija. I to moja małżonka, która się tym zajmuje i prowadzi od kilku lat. Gazeta jest, cała redakcja jest laureatem Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Także jesteśmy dumni z tego powodu. Bardzo. To wróćmy w takim razie do Pupil Foods. Ile osób zatrudnia firma? Firma zatrudnia około 150 osób w tej chwili. Mamy dwa zakłady produkcyjne i dwa zakłady pomocnicze. Także no jesteśmy, tak jak powiedziałem, jesteśmy w kategorii nomenklatury gospodarczej w Polsce średniej wielkości firmą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czy, a może bardzo nie, dziękuję. Bo jeszcze można tak? Zareklamować, gdzie można zobaczyć produkty, strona internetowa. A to fajnie, pupilkarma.pl to jest nasz sklep internetowy prężnie rozwijający się. Zapraszam, zachęcam, polecam.
Stanisław Słecki, współwłaściciel firmy rodzinnej Pupil Foods, był gościem Solidarnościowej Akcji Radiowej. Przypominam, ta akcja solidarnościowa trwa. wnet.fm/solidarni. Tam Państwo znajdą wszelkie informacje na temat naszej solidarnościowej akcji. Tu stawiamy kropkę i przenosimy się do, to było kiedyś studio salon, studio pokój, studio duży przedpokój, pokój. Studio duży pokój. No i powiedzcie, jakiej piosenki teraz posłuchamy? Teraz posłuchamy Julie Jacqueline i jej piosenki pod tytułem Head Alone.